Chciałbym nas zaprosić do pierwszego listu Pawła do Tymoteusza, rozdział 4, w którym mamy dzisiaj wersy 3 i 4. Pierwszy list do Tymoteusza, rozdział 4, wersy 3 i 4. Apostoł Paweł mówi tak. Którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich, przyjmowania pokarmów, które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, pożywali je z dziękczynieniem. Bo wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem. Panie, chcę Ci podziękować za to słowo, które będzie nas kształtować, więc niech kształtuje nasze myśli i działania. Dziękuję, że Ty nam je zostawiłeś w trosce o nas, abyśmy zawsze wykonywali Twoją wolę i żyli według niej. Przez Jezusa Chrystusa. Amen. Gdybyś oddał bądź oddała się refleksji, czy byłbyś bądź byłabyś w stanie powiedzieć, kiedy ostatnio rozmawiałeś bądź rozmawiałaś z kimkolwiek o Jezusie? W zasadzie chodzi mi o to, czy rozmawiałeś stricte o Jezusie. Tak wyłącznie o Jezusie i po prostu o naszym Panu Jezusie. Nie mam na myśli zdawkowych myśli, które żeśmy przekazywali innym. Mam na myśli świadome, zamierzone, treściwe wypowiadanie się na temat naszego Pana, którego zawierzyliśmy nasze życie. I tak jak chrześcijanie lubią mówić o Kościele, o doktrynach, o darach Ducha Świętego, o eschatologii, o suwerenności Boga, miłości Boga, ewangelizacji i wielu, wielu innych teologicznych kwestiach, to czy w ten sam sposób, taki gorący, intensywny i głęboki, ostatnio ktoś z nas rozmawiał z kimkolwiek o Jezusie? Myślicie, że takie czynienie Jezusa epicentrum naszego życia, wypowiadania się, naszych konwersacji, czy to jest jeszcze powszechne w naszych czasach? Czy chrześcijanie mają zamiłowanie w notorycznym mówieniu o Jezusie, aby fascynować się Nim, aby przypominać sobie to, co powiedział, aby pamiętać Jego obietnice i dlaczego w zasadzie Jezus jest dla nas wszystkim? Osobiście mam nadzieję, że tak jest i życzyłbym sobie i Wam również, abyśmy starali się uczynić Jezusa przedmiotem, a dokładniej rzecz mówiąc podmiotem naszych wszystkich rozmów, szczególnie z wierzącymi. Bo mowa o doktrynach chrześcijańskich i zawiłościach teologicznych albo zawiłościach życia Kościoła nie ma końca i z pewnością nie powinna dominować tego, o czym najczęściej mówimy. Chrystus powinien być najczęściej na naszych ustach, takie jest moje przekonanie i mam ku temu kilka powodów. Przede wszystkim dlatego, że Chrystus jest tego godzien, aby ustawicznie o Nim mówić. Po drugie, Jemu zawdzięczamy absolutnie wszystko. Po trzecie, Paweł mówi w Filipian 3, że Chrystus jest chlubą naszą. Po czwarte, Paweł mówi w Galacjan 2, że On już nie żyje, żyje w Nim Chrystus. Taka jest rzeczywistość. Następnie, jak czytaliśmy dzisiaj, Jana 15, bez Chrystusa nic uczynić nie możemy. Oprócz tych powodów mamy też kolejny powód, który jest znaleziony moim zdaniem w dzisiejszym fragmencie. Powodem, dla którego Chrystus jest, powinien być centrum naszych myśli i słów. Tym powodem jest niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwo zwodzicieli i niebezpieczeństwo herezji, które mają ściśle określony cel, aby oderwać nasze myśli, działania i mówienie od Chrystusa. A gdy się to uda zrobić w naszym życiu, to chrześcijanie nie będą mówić o Jezusie, nie będą o Nim myśleć, nie będą rozmyślać, będą mówić o zasadnych kwestiach, jak właśnie Kościół, jak Biblia, jak różne aspekty teologiczne, ale nie o samym Chrystusie i o tym, co uczynił na krzyżu. Jeżeli tak się uda szatanowi to zrobić, to chyba będzie miał powód do zadowolenia. jeżeli zaprzestaniemy myśleć i mówić o samym Jezusie, naszym Zbawcy. Pośród mozaiki herezji, jakie przejawiły się, objawiły się na przestrzeni wszystkich pokoleń w świecie chrześcijańskim, zdaje się, że moglibyśmy dostrzec jedną wspólną cechę tych wszystkich herezji. Chociaż one są różne, to mają jedną wspólną cechę. Moim zdaniem ogniwem łączącym wszystkie istniejące herezje jest cel odwrócenia uwagi osoby wierzącej od Jezusa Chrystusa, w którym wyłącznie jest zbawienie. I w dzisiejszym fragmencie mamy przedstawione pewne zwodnicze nauczania, które właśnie wpadają w kategorię takich odwracających uwagę od Chrystusa herezji. I tydzień temu zaczęliśmy rozdział 4. Dwa pierwsze wersy powiedziały nam, że istnieje coś takiego jak nieochronność odstępstwa od wiary niektórych ludzi. Paweł chce, abyśmy trzeźwo myśleli, gdy żyjemy i pielgrzymujemy na tym świecie, a trzeźwe myślenie zobowiązuje do przyjęcia, jak powiedział na początku, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystąpią do duchów zwodniczych i będą słuchać szatańskich nauk. Czyli będą osoby w kościołach, które odstąpią od nauk bożych na rzecz szatańskich nauk. Od wiary, czyli tego centralnego nauczania Słowa Bożego, aby skupić się na nauczaniu antychrystusowym, jakimkolwiek nauczaniu, które odwraca od Chrystusa. Zatem wiedząc to, mamy być zasmuceni, ale nie szokowani, gdy Słowo już nam to zapowiedziało, że takie rzeczy będą miały miejsce. Paweł mówi również w wersie 2, że te demoniczne nauczania, do których ludzie przystępują, którzy odstąpili od prawdy Słowa Bożego i od wiary, te nauczania pochodzą od kłamców, czyli nie pochodzą od ludzi, którzy mają czyste sumienie, mają dobre intencje wobec ciebie. Raczej pochodzi to od hipokrytów, kłamców i grzeszników, jak powiedział Paweł. Dlatego musimy bardzo się pilnować, gdyż herezje i zwodziciele nigdy nie przebywają w oddali od Kościoła, lecz tuż za rogiem, gdzieś w pobliżu Kościoła, gdyż ich celem ataku jest Kościół. W wersie 3 i 4, które dzisiaj mamy, Paweł kontynuuje wyjaśnienie odstępstwa od wiary i herezji. W wersie 3 mówi tak. Którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich, przyjmowania pokarmów, które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznają prawdę, pożywali je z dziękczynieniem. Czyli Paweł przedstawia nam teraz treść tego fałszywego nauczania, które wdarło się do kościoła w Efezie i choć nie wyjaśnia nam, co poprowadziło tych heretyków do takich wniosków, to mówi nam, jakie są ich wnioski w praktycznym zastosowaniu. Ich wnioskiem jest to, że chrześcijanin nie może zawierać związku małżeńskiego i nie może spożywać niektórych pokarmów. Jeżeli cokolwiek widzimy już w tym miejscu na pierwszy rzut oka, bez jakiejkolwiek głębszej analizy tego tekstu, to to, że herezja ma zawsze praktyczny wydźwięk w życiu człowieka. Praktyczne zastosowanie w życiu człowieka, który przyjął tą herezję. Herezja zawsze kształtuje do jakiegoś stopnia pewną część życia człowieka, który przyjął herezję. Zatem herezja to bardzo poważna sprawa. I herezja to oczywiście bardzo niebezpieczna sprawa. W Efezie głosił ktoś niebiblijne nauczanie i skutkiem tego było to, że niektórzy wierzący uznali, iż nie mogą pewnych rzeczy jeść. Lub też to, że niektórzy wierzący uznali, że nie mogą zawierać związku małżeńskiego. Oto praktyczny aspekt niebiblijnego nauczania. Kształtuje życie człowieka, tak że podejmuje taką, a nie inną decyzję. Zatem herezja zawsze w pewnej mierze dyktuje to, w jaki sposób człowiek decyduje się żyć. Kłamcy i obłudnicy z wersu 2, których sumienie jest naznaczone występkiem grzechu, jak powiedział Paweł, szerzą nauki demoniczne i jak mówi wers 3, one polegają między innymi na tym, że ci ludzie zabraniają zawierania związków małżeńskich i zabraniają wierzącym spożywania pewnych pokarmów. I co istotne, Paweł wyraźnie wypowiedział się w swoich listach na temat i małżeństwa, i spożywania pokarmów przez wierzących. Cała Biblia w zasadzie nie pozostawia wątpliwości co do tego, czy chrześcijanin może wziąć ślub i czy chrześcijanin może jeść lub co może jeść. List do Hebrajczyków mówi na przykład w 13 rozdziale i w wersie 4: małżeństwo jest zgodne czci u wszystkich. Albo inne przykłady mówią, niech będzie godne czci u wszystkich. Instytucja małżeństwa jako Boże stworzenie ma być godne czci. Bóg wyznaczył instytucję małżeństwa jako środek, dzięki któremu wypełni Boży nakaz, aby zaludnić całą ziemię i uczynić ją sobie poddaną. I nie jest to kazanie na temat małżeństwa, więc nie będę rozwijał tego tematu, ale należy stwierdzić, że Bóg stworzył małżeństwo i Bóg pobłogosławił małżeństwo. W pierwszej Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale jest napisane, że stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i gwiazdę stworzył ich i pobłogosławił im i rzekł do nich Bóg: rozradzajcie się, rozmnażajcie, napełnijcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. To zrobił i tak stwierdził na temat tego, co zrobił. I wniosek jest jeden. Małżeństwo to Boża rzecz, małżeństwo to dobra rzecz, małżeństwo to błogosławiona rzecz. Dlatego ilekroć pojawia się w kontekście Kościoła nauczanie, jak widzimy w wersie 3, że małżeństwo to nie jest dobra rzecz, że małżeństwo należy potępiać, że małżeństwem trzeba na przykład gardzić, to wiemy, że mamy do czynienia z oszustwem, zwiedzeniem i herezją. A jak powiedziałem wcześniej, herezja ma praktyczne odniesienie w życiu człowieka, który ją przyjął. Jakie jest praktyczne odniesienie zabraniania małżeństwa? Jeśli w kościele jest para osób, która chce wziąć ślub, lecz przyjmuje niebiblijne nauczanie, że małżeństwo to jest coś złego, to oczywiście ślubu tego nie weźmie. Taka będzie ich decyzja. Jeżeli w kościele są mężczyźni, jeżeli są bracia, którzy zmagają się z różnymi pożądliwościami i chcieliby mieć żonę, to że jeżeli przyjmą tego typu herezję, jaka tu jest w wersie 3, o zabranianiu zawierania związków małżeńskich, to poprowadzi ich oczywiście do tego, że nie wezmą ślubu, a jednocześnie może ich to poprowadzić do jeszcze większego grzechu z uwagi na to, że nie wezmą ślubu. Kolejne praktyczne zastosowanie jest takie, że jeżeli ktoś w kościele chciałby mieć dzieci, ale gdzieś przyjął nauczanie niebiblijne o tym, że małżeństwo jest zabronione, to dzieci mieć nie będzie. Pod każdym względem zawsze jest jakieś praktyczne zastosowanie herezji w życiu człowieka. Czy widzimy, jak dalekosiężne skutki ma przyjmowanie niebiblijnej nauki? Czy widzimy, jak daleko niebiblijne przekonania mogą człowieka zabrać, dosłownie aż na śmierć? Na oficjalnej stronie internetowej Świadków Jehowy organizacja ta umieściła odpowiedź na pytanie, dlaczego Świadkowie Jehowy nie zgadzają się na transfuzję krwi. I napisane jest, że Świadkowie Jehowy, cytuję, robią to z przyczyn nie tyle medycznych, ile religijnych. Zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie można znaleźć wyraźne nakazy, by powstrzymywać się od krwi. Rodzaje 9.4, kapłańska 17.10, powtórzonego prawa 12.23, dzieje 15.28-29. Ponadto według Boga krew wyobraża życie, kapłańska 17.14. Tak więc wystrzegamy się przyjmowania krwi nie tylko dlatego, że chcemy być posłuszni Bogu, ale także dlatego, że respektujemy Go jako dawcę życia. Koniec cytatu. Lecz pytanie brzmi, czy można respektować Boga jako dawcę życia, jednocześnie prowadząc innych do utraty tego życia? W 2017 roku 26-letnia kobieta z Kanady w jednym ze szpitali miała urodzić dziecko. I to była Świadek Jehowy. Podczas ciąży zespół medyczny kilkakrotnie informował tę kobietę o niebezpieczeństwie pewnych powikłań, gdy będzie rodzić. W związku z tym trzeba się liczyć z tym, że będzie wymagana transfuzja krwi. Kobieta kilkakrotnie odmawiała i wyraźnie dawała do zrozumienia, że nie godzi się na transfuzję, gdyż jest Świadkiem Jehowy. Za każdym razem podkreślała to dość stanowczo, że nie wyraża na to zgody. Zespół medyczny próbował przekonać jej rodzinę, jej męża, aby zmienili jej zdanie, bo jej życie jest w niebezpieczeństwie, ale oni oczywiście nic nie zrobili, bo też byli świadkami, więc wspierali ją raczej w tej decyzji. Ostatecznie kobieta oznajmiła wolę umrzeć, niż przyjąć transfuzję krwi. I gdy ona rodziła, jeszcze raz zaznaczyła lekarzom, żeby nie odważyli się wykonywać transfuzji. Komplikacje po porodzie doprowadziły do tego, że dziecko musiało urodzić się przez cesarskie cięcie, ale kilka godzin po porodzie zaczęły się pewne powikłania, gdyż pojawił się duży krwotok, którego nie można było zatrzymać. Kobieta popadła w stan anemii i zaczęła mieć dalsze konsekwencje i powikłania. Ostatecznie dziecko przeżyło, kobieta zmarła z powodu dużej ilości krwi, którą utraciła. Lekarz prowadzący stwierdził, że kobieta mogłaby żyć. Mogłaby żyć, gdyby przyjęła transfuzję krwi, gdyby zgodziła się na to. Rodzina zmarłej wydała oświadczenie po śmierci, że jej decyzja była podyktowana głębokimi przekonaniami religijnymi i jej wolnością wyboru. I takich przypadków jest wiele. Każdy z nich jest wyjątkowo smutny. Ale zwrócę uwagę, że osoby, które podejmują takie dosłownie życiowe decyzje, mają faktycznie wolność wyboru. I to nie podlega dyskusji. Ale fakt jest taki, że ich wolność wyboru już dawno jest zdeterminowana przez nauczanie i przekonania, które obrali. Co znaczy, że tu nie tyle o to chodzi, czy osoba ma wolność wyboru, tu chodzi o to, co już ukształtowało jej myślenie tak, że ona wybierze dokładnie to, a nie to. Właśnie to, a nie tamto. Choć zakaz transfuzji krwi nie jest herezją w prawdziwym, dosłownym tego słowa znaczeniu, to jest to niebiblijne nauczanie, mimo że jest w jakiś sposób argumentowane wersami biblijnymi. A niebiblijne przekonania, niebiblijne nauczanie i herezje mają praktyczne skutki w życiu osoby, która je przyjęła, jak widzieliśmy przed chwilą. Herezja poprowadziła pewnych ludzi do przekonania, jak mówi wers 3, że małżeństwo i spożywanie pewnych pokarmów jest zabronione. Ludzie ci mają wolność wyboru, czy chcą jeść, czy też wziąć ślub, ale ostatecznie decydują się i tak, aby nie jeść pewnych rzeczy i nie brać ślubu, bo przyjęli herezję. Zabroń małżeństwa, a rozwiązłość seksualna i bezdzietność będą powszechniejsze w życiu Kościoła. Będzie żniwo takiej niebiblijnej nauki. Problem z tego typu zakazami jest też inny. Jak zauważył jeden z teologów, Philip Ryken, amerykański teolog, samowyrzeczenia jak te często prowadzą do tego, że osoba ma zbyt wysokie mniemanie o sobie, myśli po prostu, że jest lepsza od innych, jest świętsza od innych. Więc nie ma sensu doszukiwać się w tym tekście, skąd pochodzi herezja, z którą tutaj mamy do czynienia, gdyż Paweł tego nie mówi, a nie mówi tego z pewnością dlatego, gdyż Tymoteusz wie, o czym Paweł tutaj mówi. W rozdziale 1 widzieliśmy pewnych heretyków, pewnych zwodzicieli, którzy mieli różne i dziwne myślenie na temat Bożego prawa. Paweł mówi, że oni nie rozumieją ani tego, co mówią, ani tego, co twierdzą, nie rozumieją roli prawa w Bożej ekonomii zbawienia. Znaczy to, że ponieważ nie rozumieją, nie wiedzą, co jest słuszne i co jest biblijne. Możliwe, że to właśnie ci ludzie próbują teraz mówić wierzącym w Efezie, że nie można brać ślubu i nie można pewnych rzeczy jeść. Niemniej Paweł nie trudzi się, żeby nam powiedzieć, jakie jest źródło tej herezji, ale mówi, jakie są objawy działania tej herezji. Objawy są takie, że atakuje ona dobro stworzenia Bożego, to po pierwsze, albowiem zakazuje zawierania związków małżeńskich, a one są stworzone bezpośrednio przez Boga, który jest dobry. A po drugie, atakuje ona wolność chrześcijanina, którą ma w Ewangelii, która daje mu Ewangelia. Albowiem heretycy wmawiają chrześcijanom, że są pokarmy, których nie wolno jeść. Mimo że Królestwo Boże, jak mówi Rzymian 14, to nie jedzenie i picie, zgadza się? Mimo że pokarm nie zbliża nas do Boga, gdyż nic nie tracimy, jeżeli nie jemy, i nic nie zyskujemy, jeśli jemy. 1 Koryntian 8. Mimo że Jezus powiedział w Marka 7, że nie masz nic na zewnątrz, co by mogło uczynić człowieka nieczystym, lecz to, co wychodzi z niego, to czyni go nieczystym. Mimo że nie ma nic, co samo w sobie byłoby nieczyste, lecz jest nieczyste jedynie dlatego, kto to za nieczyste uważa, Rzymian 14. No i mimo że mamy Kolosan 2, gdzie Paweł mówi, żeby nas nikt nie sądził z powodu na przykład pokarmu i napoju. Mimo tych wszystkich rzeczy nie brakuje zwodzicieli, którzy, jak mówi wers 3, zabraniają zawierania związków małżeńskich i przyjmowania pokarmów. Czyli to, co do zasady ma sprawiać i sprawia radość, przyjemność człowiekowi, zdaniem tych heretyków należy rozumieć jako złe. Dlaczego Dlatego trzeba się wstrzymywać od tych rzeczy. Jedzenie sprawia przyjemność? Dlatego w celu uświęcenia należy odrzucić jedzenie. Tak oni twierdzą. Małżeństwo sprawia przyjemność, więc również trzeba się wstrzymać od małżeństwa. Zdanie tych heretyków, droga do uświęcenia wiedzie przez zakazy. To można, tego nie można. To musisz, tego ci nie wolno. To zostaw, tego nie ruszaj, tego unikaj. Nie myślcie, że Paweł zajmuje się tymi błahymi sprawami. To, o czym on tutaj mówi, jest bezpośrednio wynikające z poprzednich dwóch wersów, a tam powiedział o odstępstwie od wiary. Ludzie odstępują od prawdy Słowa Bożego i od Chrystusa do szatańskich nauk. To, o czym on tutaj mówi, to są szatańskie nauki. To są nauki, które wyznają ludzie, którzy odstąpili od prawdy Słowa Bożego. Więc to nie są błahe rzeczy. Częścią nauczania zwodzicieli, które prowadzi niektórych do odstępstwa od praw Słowa Bożego, jest zakazywanie małżeństwa i pokarmów. Ranga tej herezji tutaj jest tak wielka, że można by przyjąć, że zwodziciele warunkowali zbawienie człowieka od tych wymogów tutaj. Czyli jeżeli bierzesz ślub, nie możesz być zbawiony, jeżeli jesz to, nie możesz być zbawiony. To jest tego typu ranga tej herezji, że Paweł mówi tutaj, że mamy do czynienia z nauką szatańską. Ona poprowadziła niektórych do odstępstwa od wiary. Teraz ci, którzy odstępują od wiary, to ci, którzy przyjęli, że nie wolno brać ślubu, ponieważ celibat ma ich zdaniem większą wartość duchową. Teraz porównajcie sobie Słowo Boże z rzeczywistością. Z jednej strony Paweł mówi, że zabranianie małżeństwa ze względu na domniemane, duchowe, chrześcijańskie i religijne dobro osoby jest herezją oraz sprzeciwia się Bożemu zamiarowi przy stworzeniu człowieka. Z drugiej strony mamy rzymski katolicyzm, zabraniający swoim kapłanom małżeństwa właśnie ze względu na domniemane, duchowe, chrześcijańskie i religijne dobro tych ludzi. Pewna kobieta powiedziała mi kiedyś, lata wstecz, jesteś pastorem, bo poszedłeś na łatwiznę. Nie chciałeś się poświęcić, chciałeś mieć i służbę, i rodzinę. Zamiast być księżem, który całkowicie jest oddany Bogu. Od czasów Pawła aż do dziś panuje przekonanie, że prawdziwy sługa Boży, ten z powołania, to ten, który rezygnuje z małżeństwa, aby oddać się służbie. Celibat rozumie się jako wybitne osiągnięcie tylko dla wybranych. Paweł natomiast mówi, że zabranianie małżeństwa nie ma nic wspólnego ani z pobożnością, ani z biblijnym nauczaniem, lecz z zwodzicielami. Zwiedzeni są ci, co sądzą, że celibat czyni ich lepszymi od tych, którzy wzięli ślub. Sobór Kościoła rzymskokatolickiego w Trydencie w XVI wieku podczas 24. sesji w kanonie numer 10 stwierdził następująco, cytuję: gdyby ktoś mówił, że stan małżeński trzeba stawiać ponad stanem dziewictwa lub celibatu i że nie jest lepiej i szczęśliwiej pozostać w dziewictwie lub celibacie niż łączyć się w małżeństwem, niech będzie wyklęty. Lub też można tłumaczyć, to niech będzie przeklęty. Koniec cytatu. Rzymski katolicyzm naprawdę mocno wyartykułował swoją opinię w tym temacie. I tutaj nie ma dwuznaczności. Na tyle mocno wyartykułował tę opinię, że sankcjonuje to przekleństwem wobec każdego, kto sądzi inaczej. Cóż, Paweł sądzi inaczej. Paweł mówi, że zabranianie małżeństwa nie ma nic wspólnego ani z pobożnością, ani z biblijnym nauczaniem. I zwiedzeni są ci, co sądzą, że celibat czyni ich lepszymi od tych, którzy wzięli ślub. Zakonnica nie jest inherentnie lepsza bądź świętsza od kobiety, która wzięła ślub. Nie jest lepsza od innych kobiet tylko dlatego, że obrała drogę celibatu, którą też nazywają drogą czystości, jak gdyby małżeństwo było drogą nieczystości. I czy to nie jest ironią, że w świetle takich niebiblijnych przekonań Paweł wyraźnie powie w następnym rozdziale: chcę tedy, aby młodsze kobiety wychodziły za mąż. Kolejna rzecz, którą prowadzi ludzi do odstępstwa od wiary, to niebiblijne zwodnicze przekonanie co do spożywania pokarmów. Paweł mówi w wersie 3, którzy zabraniają nie tylko zawierania związków małżeńskich, ale też przyjmowania pokarmów, które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, pożywali je z dziękczynieniem. Znacząca część naszego społeczeństwa sądzi, że religijnie rzecz biorąc to ma znaczenie, co jesz i kiedy jesz lub czego nie jesz i kiedy nie jesz. Wielu w naszym społeczeństwie nie odważy się spożyć mięsa w piątek lub podczas określonego święta. Ze względu właśnie na presję religijnej odpowiedzialności. Tymczasem zacznijmy od tego, jak Bóg widzi spożywanie pokarmów przez ludzi. Jak Bóg faktycznie widzi tę kwestię. Bóg przemówił do Noego w 1 Mojżeszowej 9, w wersie 3, tak. Wszystko, co się rusza i żyje, niech wam służy za pokarm. Tak jak zielone jarzyny daje wam wszystko. W Bożym czasie, z Bożych powodów, dla Bożych celów Izrael miał określone przez Boga zasady, co mogą jeść, a czego nie mogą jeść. Lecz tylko Izrael. W Dziejach Apostolskich wierzący poganie mieli powiedziane, aby wstrzymywać się od jedzenia czegokolwiek, co zawiera krew, i to też miało swój powód. Chodziło o Żydów, aby ich nie zgorszyć. Jednakże również w Dziejach Apostolskich Piotr ma widzenie od Boga. Widzi szatę, różnego rodzaju płazy, zwierzęta uznawane przez Żydów za nieczyste. Bóg zachęca go, mówiąc: jedz, jako Żyda, że on ma jeść. Piotr mówi: nie. I Bóg napomina mu, że źle rozumie teraz tę kwestię. Żyjemy w innym czasie. Teologia Nowego Testamentu wskazuje, że w Chrystusie nie ma ograniczeń co do tego, co obiektywnie rzecz biorąc można jeść. Ograniczenie może istnieć jedynie subiektywnie w przekonaniu osoby, w ramach osobistego przekonania człowieka. Paweł mówi w Rzymian 14, wiem i jestem przekonany w Panu Jezusie, że nie ma niczego, co by samo w sobie było nieczyste. Nieczyste jest jedynie dlatego, kto je za nieczyste uważa. Drugie ograniczenie dotyczy tego, gdy to, co ktoś je albo w jaki sposób je, gorszy brata albo siostrę w wierze. Bo Paweł mówi w 1 Koryntian 8, jeśli pokarm gorszy brata mego, nie będę jadł mięsa na wieki, abym brata mego nie zgorszył. Czyli to, co jesz, kiedy jesz i jak jesz, nie może prowadzić innych do zgorszenia. Nie możesz grzeszyć przeciwko nim. I poza tymi ograniczeniami wiążące pozostaje to, co Bóg powiedział po potopie. Wszystko, co się rusza i żyje, niech wam służy za pokarm, tak jak zielone jarzyny, daje wam wszystko. Herezja wnoszona do kościoła w Efezie musiała przekonywać niektórych, że spożywanie pewnych pokarmów jest grzechem i najpewniej chodzi o mięso, gdyż mięso zawsze było problematycznym tematem w kościołach z różnych miast w tamtym czasie. Jak widzimy w listach Pawła, to właśnie kontrowersje wokół spożywania mięsa były problematycznym tematem kościoła w Rzymie, czy w Koryncie, czy w Kolosach. Słynny katechizm irlandzkiego biskupa Jamesa Butlera zawiera nauczanie dla wiernych w formie pytań i odpowiedzi. On prezentuje się następująco. Pytanie. Czy są inne przykazania oprócz 10 przykazań Bożych? Odpowiedź. Tak, są przykazania i nakazy Kościoła, głównie 6. Pytanie. Co musimy czynić według drugiego przykazania kościelnego? Odpowiedź. Pewną część w roku poświęcić na post i wstrzemięźliwość. Pytanie. Co to znaczy post? Odpowiedź. W pewne dni można jeść tylko jeden posiłek i nie wolno jeść mięsa. Pytanie, co znaczy wstrzemięźliwość? Odpowiedź, w pewne dni nie można jeść mięsa, ale można jeść wiele posiłków. Pytanie, czy Kościół surowo zakazuje jeść mięso w te wyznaczone dni? Odpowiedź, tak. Jedzenie mięsa w dni, gdy jest to zakazane, bez konieczności, to wielki grzech. Tymczasem Paweł mówi, że znakiem czasów ostatecznych, w których panuje odstępstwo od wiary, czyli znakiem też naszych czasów, będzie to, że ktoś z powodów religijnych zakazuje spożywania pokarmów, które Bóg stworzył, aby spożywać je z dziękczynieniem. Zakaz spożywania pokarmów to nie oznaka świętości, ale bezbożności. Tydzień temu, w piątek, biskup opolski udzielił dyspensy wiernym swojej decyzji do spożywania pokarmów mięsnych w piątek ze względu na fakt, iż był to Dzień Kobiet. Dyspensa dawana przez katolickich biskupów, aby umożliwić wierzącym okazjonalne spożywanie mięsa, gdy standardowo jest to zabronione, jest najprościej rzecz biorąc nieskuteczna. Dlaczego? Albowiem z Bożej perspektywy, obiektywnie i faktycznie, zakaz spożywania mięsa nie istnieje. Spożywanie mięsa nie jest zabronione. Wręcz przeciwnie. Bóg powiedział wszystko, co się rusza i żyje, czyli chodzi o zwierzęta. Niech wam służy na pokarm. Sam Bóg już dawno udzielił człowiekowi trwałej dyspensy, po to, aby wierzący spożywali pokarm z dziękczynieniem. Jak masz dziękować, skoro nie jesz? Jedyne, co może wierzącego ograniczać w tym, co je, to ogólnie rzecz biorąc kwestia sumienia i własnego przekonania, o czym wspomniałem, kwestia grzechu wobec brata, o czym wspomniałem, lub uwarunkowania zdrowotne. Ani pastor, ani ksiądz, ani kościół nie mogą nakazać bądź zakazać wierzącym spożywania określonych pokarmów pod rygorem grzechu. Albowiem nawet Bóg tego nie czyni. Czyli Paweł określa chrześcijan w wersie 3 jako ci, którzy wierzą oraz ci, którzy poznali prawdę. Paweł skupia się tylko na wierzących, gdyż to wierzący w Efezie są zwodzeni przez heretyków, dlatego mówi, aby to ci, którzy poznali prawdę, ci, którzy wierzą, spożywali pokarm z dziękczynieniem. Zgodnie z wersem 3, to chrześcijanie, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa i którzy poznali prawdę Bożą, są najbardziej wdzięcznymi ludźmi na świecie. Albowiem prawdziwie rozumieją, że wszystko, co mają, pochodzi od Boga. Dziękczynienie to po prostu należyta reakcja na okazaną przez Boga łaskę. Wers 4. Bo wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem. Chrześcijanie również rozumieją, że to, co Bóg stworzył, jest dobre i nie należy tego odrzucać. Bóg stworzył pokarmy nie po to, aby od nich stronić. Bóg stworzył pokarmy, aby je spożywać. I spożywać z dziękczynieniem dla Boga, który te pokarmy dał, gdyż spożywanie z dziękczynieniem to spożywanie z uznaniem, iż to dzięki łasce Bożej nie chodzę na co dzień głodny. To łaska dobrego Boga wobec mnie. Dlatego dziękuję. Dziękuję Bogu za to, że nie trzyma mnie głodnym. Wszechobecna dostępność produktów jest oczywista dla wszystkich do tego stopnia, że w naszych sercach może rodzić się przekonanie o naszej samowystarczalności. Gdyż jedzenia w sklepach nie brakuje, a i pieniędzy w kieszeni nie brakuje, żeby to jedzenie kupić. Lecz prawda jest taka, że to nie jest nasza zasługa. Rozumiecie? To nie jest nasza zasługa, że mamy albo możemy mieć jedzenie. To łaska Boża na co dzień, dana nam łaska Boża, że nie mamy problemu z nabywaniem żywności. A problemy mogłyby być, zgadza się? Myślę, że starsze pokolenie pamięta problemy z dostępnością żywności za czasów komuny, a i młodsze pokolenie może pamiętać problemy z dostępnością niektórych produktów podczas pandemii kilka lat temu. Zwykła pandemia. I już są problemy. Jeden z powodów, dla którego też żywność swego czasu była transportowana z innych krajów do Ukrainy, ponieważ wojna również uniemożliwia dostępność produktów żywnościowych. Czyli komunizm, pandemia, wojna, susza, powódź i wiele innych czynników mogą pozbawić jedzenia człowieka w jednej chwili. Stąd wniosek jest oczywisty. Gdy jemy, mamy jeść z dziękczynieniem, czyli ze świeżą, żywą, trzeźwą świadomością, że to Bóg troszczy się o nasze potrzeby i zaopatruje mnie we wszystko, czego potrzebuje. Jezus przecież powiedział, spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją, ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec Wasz Niebieski żywi je. Czy Wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? Ja nas zachęcam wszystkich, aby te nasze modlitwy dziękczynne przed posiłkiem nie stały się rutynową regułką, lecz zawierały świadome, intencjonalne pragnienie wyrażenia wdzięczności do Boga za to, że jest dobry wobec nas. I to regularnie, i to często, i to ustawicznie. Może Księga Kocheleta 5, wers 18 nam pomoże pamiętać o tym, gdyż jest tam napisane, że również gdy Bóg daje człowiekowi bogactwo, skarby i pozwala mu korzystać z tego i mieć w tym swój dział i radować się w swoim trudzie, jest to dar Boży. Ale najbardziej inspirującym przykładem wyrażenia wdzięczności Bogu jest oczywiście nasz Pan, Jezus Chrystus, który każdy rozowo Gdy miał chleb w ręce, podziękował. Każdy jeden raz, jak prześledzicie, zawsze podziękował. Co jest fascynujące? Ten, który jako jedyny jest samowystarczalny, wszystko stworzył, niczego nie musi, niczego nie potrzebuje, jest pierwszy, aby podziękować Ojcu. Ewangelia Jana 6. Jezus wziął chleby i podziękowawszy rozdał uczniom. Łukasza 24. Gdy zasiadł z nimi przy stole, wziąwszy chleb, pobłogosławił. Marka 6. A on wziął owe 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił, łamał chleb i dawał uczniom. Skoro Bóg stworzył pokarmy, to znaczy, że to jest dobre. Bo jest napisane, wszystko, co Bóg stworzył, jest dobre, a wręcz bardzo dobre. Zatem wniosek jest taki. Nie można rozumieć, traktować pokarmów jako złe, jak twierdzą ci heretycy tutaj. Biblia mówi, że wszystko, co Bóg stworzy, jest dobre. Zwróćcie uwagę, Paweł mówi w wersie 4, ma na myśli oczywiście pokarmy, które są dobre, ale również ma na myśli małżeństwo. Albowiem jedno i drugie są zakazywane przez zwodzicieli. Dlatego wniosek jest taki, że Paweł mówi, nie można zabraniać ani spożywania pokarmów, ani małżeństwa, gdyż i jedno, czyli pokarmy, i drugie, czyli małżeństwo, to Boże stworzenie i jedno jest dobre, i drugie przeto jest dobre. Ilekroć spotkasz kogoś, kto z przyczyn religijnych piętnuje małżeństwo lub określone pokarmy, gardzi małżeństwem lub określonymi pokarmami, potępia małżeństwo bądź pokarmy, masz do czynienia z heretykiem. Jeżeli z przyczyn religijnych, to czyni. Bóg stworzył jedzenie, możesz więc jeść. Bóg stworzył małżeństwo, możesz zawierać związek małżeński. Tak proste, jak to może być. Lecz te dary, jak wszystkie inne dary Boże, masz przyjmować dziękczynieniem. Taka jest zasada. Więc ogólnie kończąc, zaakcentowałbym moim zdaniem najistotniejszą kwestię, jaka tu jest od samego początku rozdziału 4. Spójrzcie, Paweł mówi o odstępstwie od wiary niektórych ludzi. Ludzie ci odstępują od wiary, aby przystąpić do demonicznych doktryn. I o dziwo spodziewalibyśmy się, że te szatańskie nauki, to ponieważ one są szatańskie, na przykład podważanie bóstwa Jezusa, albo zaprzeczanie temu, że zbawienie jest wyłącznie z łaski Bożej, albo inne kardynalne błędy doktrynalne, ponieważ to są szatańskie nauki. Tymczasem widzieliśmy dzisiaj, że do tych przerażających nauk, do których przystępują ludzie, którzy odstąpili od prawdy Bożej, zalicza się nauczanie o jedzeniu i małżeństwie. Jedzenie i małżeństwo. Innymi słowy, gdy czytamy, że ludzie w dniach ostatecznych przystaną do nauk szatańskich, spodziewalibyśmy się najgorszych możliwych herezji. Tymczasem Paweł mówi o pokarmach i małżeństwie. Co jest, zdaniem Pawła, tak przerażającego w błędnym nauczaniu na temat jedzenia i małżeństwa? Dlaczego Paweł traktuje tak poważnie to, jak gdyby to był atak na osobę Jezusa? Mam przekonanie, że Paweł traktuje to wyjątkowo poważnie, bo to jest atak na osobę Jezusa. W taki sposób, że odwraca uwagę chrześcijan od Chrystusa, w którym mamy absolutnie wszystko, od którego całkowicie zależymy. Intencja szatana jest taka. Nie myśl o Jezusie, który powiedział, abyśmy ustawicznie w nim trwali, aby móc wydawać owoc. Nie skupiaj się na Jezusie, który powiedział, że bez Niego nic uczynić nie możemy. Skup się na tym, co możesz, a czego nie możesz jeść. Skup się na tym, że mógłbyś być rzekomo świętszy, żyjąc w celibacie. Podążaj drogą świętości przez unikanie małżeństwa. W ten sam sposób nie mów za wiele o Jezusie. Mów wiele o sabacie, czy można go przestrzegać, czy nie. Mów o darach Ducha Świętego, czy są, czy ich nie ma. Mów o predestynacji, czy Bóg wybiera, czy jest suwerenny, czy człowiek ma wolną wolę. Mów o esatologii, mów o prowadzeniu Kościoła w taki czy taki sposób, utraconości zbawienia itd., itd. Mów o wszystkim, ale pod żadnym pozorem nie mów o Jezusie. Nie myśl o Nim, nie rozmyślaj, nie rozkoszuj się Nim, nie pamiętaj Jego obietnic, nie zdumiewaj się Nim. Tak wygląda taktyka szatana wobec chrześcijan. I trzeba przyznać z bólem w sercu, że dość dobrze mu to chyba wychodzi. Stąd zacząłem nasze dzisiejsze rozważanie, moje kazanie w ten sposób. Chciałbym powtórzyć to pytanie, którym zacząłem. Kiedy ostatnio rozmawiałeś z kimś o Jezusie. Wyłącznie o Jezusie, tak stricte na temat Jezusa. Zawsze są ludzie, którzy podkreślają wszystkie chrześcijańskie rzeczy, walczą o wszystkie prawdy chrześcijańskie, ale nie o Chrystusa. Zawsze się tacy znajdą. Jedni mogliby dzień i noc mówiąc o proroctwach, uzdrowieniach i o wielu innych kwestiach, ale ciężko im wypowiedzieć zdanie na temat Jezusa. Wiesz, przeczytałem na temat Jezusa to, zdumiało mnie to, co on powiedział, zachwyciła mnie jego reakcja i tak dalej, i tak dalej. Porozmawiajmy na ten temat. Mary Winslow, żyjąca w XVIII wieku, była wyjątkowo pobożną kobietą i matką słynnego Octaviana Winslowa, wielkiego kaznodziei i teologa angielskiego. Mary napisała książkę Chodząc z Jezusem, czyli duchowe rozmyślania dla pielgrzymów męczącej ziemi podczas ich drogi do chwały. W książce tej napisała m.in. tak, cytuję: gdy chrześcijanie się spotykają, rozmawiają za dużo o ich pobożności, za dużo o pastorach, za dużo o kazaniach. Jestem przekonana, że gdyby rozmawiali mniej o tych sprawach, a więcej o Jezusie, przyniosłoby to ich rozmowę na wyższy poziom duchowości i byłoby to bardziej odświeżające dla ich duszy. Jezus częściej przybliżałby się do nich, a przychodząc do nich towarzyszyłby im w drodze ich. Koniec cytatu. Największa herezja to niekoniecznie najgorsza merytorycznie herezja. Największa herezja to ta, która najskuteczniej odwraca uwagę chrześcijanina od osoby i dzieła Jezusa Chrystusa. Stąd też słusznie postąpisz, jeżeli zrewidujesz to, czego uważnie używasz i co wykorzystujesz do twojego duchowego wzrostu. Sprawdź i zobacz, ile biblijnego, prawdziwego Chrystusa jest w tym, co oglądasz, czego słuchasz, co czytasz. Czy Jezus jest dominującym motywem kazań, blogów, artykułów i czegokolwiek jeszcze, co używasz do tego, aby wzrastać w Chrystusie? Czy jest dominującym motywem tego, co twoi przyjaciele do ciebie mówią i tego, co ty mówisz do nich? Odstępstwo od wiary chrześcijańskiej, jak mówi Paweł tutaj, to odstępstwo od Jezusa, który z różnych powodów nie jest już centrum życia osoby wierzącej. Może być właśnie sabat, może być eschatologia, mogą być uzdrowienia, może mówienie językami, ale nie Jezus jest epicentrum życia chrześcijanina. Paweł mówi w dzisiejszym fragmencie o dwóch grupach ludzi. O chrześcijanach, którzy wierzą i poznali prawdę, oraz o niechrześcijanach wyznających demoniczne nauki, którzy nie poznali prawdy, gdyż zabraniają zawierania związków małżeńskich i spożywania pokarmów. Jedni są w wierze, drudzy odstąpili od wiary. Jedni są w prawdzie, drudzy od prawdy odeszli. Jedni wierzą, drudzy nie wierzą. Jedni składają dziękczynienie, drudzy nie składają dziękczynienia. Dlatego zakończę dwoma pytaniami, które wynikają z dzisiejszego fragmentu. Pierwsze. Dziękujesz Bogu? Dziękujesz Mu za jedzenie. Ale czy dziękujesz Mu też za małżeństwo, w którym jesteś? Jedno i drugie jest darem od Boga. Drugie pytanie. Jesteś osobą zwiedzioną przez szatańskie nauki? Czy jesteś wierzącym, który poznał prawdę Bożą? Wstajmy proszę do modlitwy. Drogi Ojcze, daj nam proszę zawsze trzeźwe myślenie w oparciu o Twoje słowo. Jak należy widzieć to, co Ty powiedziałeś? Jak należy żyć według tego, co Ty powiedziałeś? Chcę Ci podziękować za Twoje słowo, za wszelkie pokarmy, jakie nam dajesz, za dostępność Twoich błogosławieństw dla nas. Przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Amen.